high five. W dzisiejszym filmie złote Maserati Ghibli. Ponad 400 koni mechanicznych na Uberze w Krakowie. Mam kluczyki, odpalone auto. Nic, tylko ruszać. Łapiemy kursy i jedziemy. Dzień dobry, ja jestem pana kierowcą. High five. Kurczę, no. Ja pierdziele. Ej, wiesz, że widziałem... Cześć. Cześć. Widziałem ogólnie to, że będziesz w Krakowie. Aha. Ja jestem tu trzeci dzień dopiero na szkoleniu i patrz, co mi się udało. Poczekaj na to. Muszę co się dzieje? Nagrać. No muszę to nagrać, co tu się stało. Jedziemy złoty Maserati właśnie. Złote Maserati, czuć pieniądz! Ja pierdol. Przepraszam, czy pan Piotr? Tak. Ja jestem pana kierowcą. Zapraszam. Może do przodu, więcej miejsca z przodu jest. Tego się nie spodziewa. Słucham? Na Ubera nie szkoda takiego auta? A co tam, jak się bawić, to się bawić. Ja bym na dziewuchy jechała. Na dziewuchy potem pojedziemy. Gdzie? Panie Piotrze, jedziemy na dziewuchy? No, możemy jechać. A to znajomi? Nie. Obcy ludzie. Tak, taksówkarze? Tak. Dalej proszę, no ale stoi tam pod 40. Jeszcze tak, dwunastko, gdzie? Dalej, jeszcze niech pan jedzie. To ze mną pani rozmawiała! Ja jestem pani kierowcą! Z Opla Merivy! No jakoś... Jaka kurwa! Ej, Oskar, pasy! Pasy proszę zapiąć. Co to za akcja? Ciekawa. Poprawiamy ludziom humor. No chyba! Taka akcja. Bo właśnie się śmiejemy z koleżanką. Ja mówię, że ty zajebisty kolor. Ten złoty? Tak. No to jeśli się podoba, to dzień spełniony. Dzień dobry, pani Nikola. Tak. To ja jestem pani kierowcą, Robert. Naprawdę? Z Bolta, zapraszam. Jest jakiś żart? A czego się pani spodziewała? Opla. Opla? No ja tak miałam Opla na aplikacji. Nie, to jakaś pomyłka. A to YouTube są robione. To sekundka, muszę opłacić. No jasne. Przepraszam bardzo. Nie no, jak tak będzie, to jedna gwiazdka. Nie, wiedziałem, kurde. Za przejazd oczywiście nic pan nie płaci, od razu mówię. Przejazd jest za darmo. A co to jest w ogóle za samochód? Maserati. Ghibli. 430 koni. No i mam nadzieję, że będzie jakaś szansa, żeby pokazać, jak to jeździ. Pasy mam zapięte, także no, myślę, że nie wypadnę. Spoko. Jakby co, będę trzymał. Okej, okay. Ale pasy. Tak. Mówisz, że lubisz szybką jazdę. Ty lubisz? No ja lubię. No i przyspieszenie ma mniej więcej takie. Wciskamy? Dawaj. Na tor też wjeżdżałeś nim, czy nie? Jeszcze, tym jeszcze nie. Może zmienię, mogę zmienić nawigację. Nie, no po prostu. Człowieku, zrobiłeś mi dzień w tym momencie. Poważnie teraz mówisz? Poważnie teraz mówię. Patrzcie na to, co się stało. Jedziemy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich. W złotym kolorze, bez ściemy. Ja nie wierzę. Nie, no co? Maserati Ghibli, 430 koni mechanicznych. 430 koni i to się nazywa fart życia. Nie, a jeszcze mi mówił kumpel, mówi, weź, bierz Ubera, mówi, dzisiaj to może trafisz na high five, mówi. Poważnie teraz mówisz? Poważnie ci mówi, jak była kocham, a ja mówię, kurwa, dobra, jeżdżę dzisiaj Uberem. No i patrz, co się stało, człowieku, to beka po prostu. Ja pierdzielę. No właśnie, no. Okulary aż spadły. No, ja sobie je założę, bo człowieku, to co tu się będzie działo, to... Nie, no, mam szczęście po prostu i... To ja też zakładam. Cieszę się, załóż się, też będziemy lepiej wyglądać. Yeah. Powinniśmy gdzieś na rynek jechać, a nie tam do domu. No to kurde, to nie ja zmieniam trasę. Podobno samochód to jest takie dowartościowanie. Tak? Jeżeli chodzi o facetów. Wydało się. Czy tu da się skręcić w lewo? Nie da się. Przepraszam. Którędy na Straszewskiego? Bo na Uberze jeżdżę, na taksówce i... Na Straszewskiego. Straszewskiego. Bardzo pani dziękuję. Podwieźć panią w tamtą stronę, bo jedziemy akurat? Nie. Na pewno, bo pani na tramwaj czeka. Tak? Dobrze. Jakby co, to jeszcze mamy kilka sekund na światłach, możemy pomóc. Buczo, tak? Jesteś. Buczo, skąd wiesz? Tak. Napisałem do znajomego, żeby wyszedł, jak przyjadę. Poważnie? No. I znajomy mnie poznał? Wiedział bez... Ale właśnie nie wiem, czy on jeździ złotym autem z Buczo, nie? Może gdzieś tam ktoś już cię... Bo ja na Instagramie wrzucałem relację. A, no.
No to tak. Czyli twój znajomy mnie śledzi na Insta. Super. No, widzisz. To bardzo miło. To co, jesteście gotowi? Oczywiście. Na pewno? No dobra, to jedziemy. Tak się zbiera. Coś pięknego. Jadę. Więc... No, żeby panu nie wymiotowali w aucie. Biorę na siebie, na klatę. Kamyk, bardzo cię proszę, żebyś był gotowy, jak podjadę pod blok. Ale ja właśnie wyszedłem. To stój, czekaj, bo ja jadę taką bryką i mnie nagrywają. Dobra. I zrób mi zdjęcie auta. Kamil, piękne, złote auto. Maserati. Maserati. Jestem w szoku. I mnie nagrywają tak naprawdę. No, poczekaj. No, pa. Kamil chyba zwątpił. Jak umierać, to w luksusie, nie? Dokładnie. Podobno pieniądze to nie wszystko. Ważne jest też wnętrze. No, ale lepiej się płacze w Mercedesie, nie? No, ja Mercedesa nie mam. Nie wiem. Kurczę. Ale może kiedyś. Ale w Maserati też może być. W Maserati też, ale wolałbym się uśmiechać niż płakać. No, oczywiście. No to tak leciutko. Nie. Na rozluźnienie, bo te korki... Tak. Dają się wyznaki. No petarda, no w takich samochodach zataka się, no to już musi być klasa. Bierz dzisiaj Ubera, bo będzie, mówi ten, high five, mówi, se pojedzie złotym Maserati. No i co się kurde stało? Co się stało? Co się właśnie stało, nie? Dziwne jest to, że oni cię nie banują i cały czas jeździsz na, wiesz, na swoim... Słuchaj, naprawdę zobacz, na... że jestem Krzyśkiem z Nissana jakimś teraz. No ja wiem, stary, to jest moje 18 konto. Nissan Leaf, mówię, patrzę, mówi nie. Podjeżdżam Maserati złote, ale mówię, no, ale tam stoi, mówię, mój Leaf, mówię, no kurde. Nie, mówię, mam to, wiesz co, na początku nie wiedziałem, mówię, mam to w pompie i siadam do Maserati, udaję głupiego, wyjadę z high five, mi nie wiedzie na chatę, mówię, ja mam gotówką zapłacę, tak jak będzie trzeba, nie? Słuchaj, ale najlepsze jest to, że nic nie płacisz. Nic nie płacę. Nic nie płacisz. Pięknie. Na noc jeszcze zostać? A, i to znajomy jest, tak, z Instagrama. No. Tam się trafiło. Chodźcie do zdjęcia. Słyszałem, że ty na Instagramie mnie wyczaiłeś. Cześć, Robert. Jak chcecie, to mam powieść to do Krakowa. Ale jak tylko napisałeś, to Radek od razu mówi, na pewno trafił na niego. Na 100%. No to jedziemy. No spokojnie. On się nie boi o nas, tylko żeby mnie zażygać niczego. Tak, tylko i wyłącznie. No dobra, pierwsze miejsce na światłach. Czekamy na zielone. O Jezu, fajnie gniata fotę. Jestem ciekawy, jak was policja zatrzymała, tak, teraz no, pewnie sobie by zdjęcia robili. A... Marzę, po prostu marzę o takim momencie, kiedy zatrzyma mnie policja i będzie chciała się przejechać. To będzie hit, po prostu. Miałem kiedyś taką sytuację, jeśli mogę opowiedzieć, króciutko. Robiłem zdjęcia, ujęcia do filmu Audi R8 na swoim osiedlu normalnie i podjeżdża Straż Miejska. Ja miałem odpalony silnik, myślałem, że o to chodzi. A oni mówią, każemy z pana z internetu, możemy sobie zrobić zdjęcie, poważnie. Ja wtedy zmiękłem jeszcze na swoim własnym osiedlu ze Strażą Miejską sobie zdjęcia robiliśmy. Pozdrawiam, jeżeli panowie oglądają. Myślę, że oglądają, bo dość sporo filmów kojarzyli z rozmowy, to wynikało. A tak na co dzień to co robisz? Studiuję. A właśnie, możesz mi życzyć w sumie, złożyć życzenia, bo obroniłem dokładnie kilka dni temu swoją pracę licencjacką. To gratuluję, a co studiowałeś? Dziennikarstwo. O, ambitnie. Oj, to jest dźwięknie. Dzwonię tego, co wykrakał. Poważnie? No. Ale będzie miał pompę. Mordo! Wykrakałeś, kurwa, patrz na to! Co się dzieje? Bardzo dobrze, siema! Lecimy, gościu, w złotym Maserati, czujesz to? Najpiękniej! Gosiu, wykrakał? Ja mówię jutro same Ubery. No, ja tak zrobiłem właśnie, no, ja zamówię sobie Uberka i pyk, co się dzieje? Rafałku. Ja pozdrawiam, no. Dziękuję, bo lubię oglądać. Bardzo, no. Bardzo mi miło i dzięki, bardzo dobrze, że wykrakałeś. No. Ja pierdzielę. No jest petarda, takim to właśnie można było pojeździć. Miałeś ciekawych pasażerów? Jakichś takich, że...
Nie takich codziennych. Miałem kilka pasażerek, z którymi zacząłem się potem spotykać. O, ciekawe. Jeden z pasażerów był w BMW M2, którego przewiozłem i tak mu się podobało, że postanowił odwdzięczyć się i wśród znajomych znalazł osobę, która ma Audi RS6 do testu i Bentleya. To są dwa samochody. 1040 koni mechanicznych w Audi RS6, to jest masakra. No i ta osoba, ten pasażer, przypadkowy pasażer, jakby załatwił mi ten samochód w ramach takiego podziękowania i odwdzięczania się takiego i właśnie niedługo będę nagrywał, będzie film na YouTubie. I to jest świetne. Żeby takimi samochodami jeździć, taką mocą, to też trzeba mieć trochę doświadczenia, nie? Tak, na początku w ogóle nie miałem doświadczenia z takimi autami, jakby samo mi się to wypracowało, łącznie już może 300 aut zaliczyłem, takich sportowych, powyżej 500 koni. No i jakoś to jakby, jak wsiadam do auta, niektórzy znajomi się śmieją, że jak do swojego, ale no jakby procedury są podobne w większości tych samochodów. No tak, a jak po takim jeżdżeniu wsiądziesz z powrotem do swojego, to masz takie... No wtedy nie mam jakiegoś bardzo słabego samochodu, no, ale rozumiem, jednak ale... nie jest to złote Maserati i trochę jest niedosyt. Ostatnia prosta. Jest moc. I jest piękny podjazd. Dzięki jeszcze raz. Dzięki jeszcze raz. Tu będzie w porządku? Tak. Zrobimy sobie zdjęcie jeszcze na Instagram? Oczywiście. Kurde, już pan ochroniarz idzie do nas. Już, pan z ochrony, przepraszam, odjeżdżam, bo ja na Uberze jestem i pasażerkę zabierałem po prostu. Super, fajnie, wygodne auto. Bardzo przyjemnie, nasza podróż do Krakowa się rozpoczęła. Bardzo ciekawy i wyjątkowy sposób, dziękujemy. Miał być Opel, przyjechał Maserati. Pierwszy raz się spotkałam z taką sytuacją, ale mega pozytywnie. Więcej kierowców takich na Uberze, a mogę jeździć codziennie, nie? Bez słów, ja myślę, w dwóch zdaniach to bez słów. Jeszcze fota na Instagram. Tak. Dziękujemy, jeśli się nie stańcy, no to ci jeszcze zdjęcie zrobię. Było rewelacyjnie. Częściej. O, częściej, tak. Koniec. Cóż to były za przejazdy. Bardzo fajny dzień spędzony w Krakowie. Złote Maserati Ghibli podbiło serca mieszkańców Krakowa. Reakcje wyszły przefantastyczne. Bardzo dziękuję firmie Golden Cars za użyczenie samochodu do nagrania. Pamiętajcie, żeby sprawdzić też inne samochody z oferty tej wypożyczalni. Wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie też o subskrypcji, bo to jest głupie, ale ważne. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!